I hej, hej, hello ludzie, tutaj cele 55. Na streamie minęło 5 sekund, na YouTubie 20 lat, bo pewnie tyle minie od kiedy wrzucę odcinek. I teraz mamy do czynienia z Bruno. Bruno jest znany z tego, że jest najsłabszym ze wszystkich członków elitarnej czwórki. Więc nie mamy się czego bać tutaj. Okej, Bruno jest specjalistą od typów walczących, ale ma dwa oniksy. Wiecie. Ja jestem stanowczo za tym, żeby elitarna czwórka miała pewną specjalizację, ale miała też Pokémony innego typu, żeby wiecie, trochę to zmiksować, a nie wysłipować cały wrogi team jednym Pokémonem. Ale Bruno... Dude, oniksy to nie jest powód... Nie, nie rób oniksów, dude. Oniksy są po prostu kiepskie. Op. Poza tym, Butterfree jest dobry na wszystko, co tutaj jest tak naprawdę. A propos. Tak swoją drogą, prawie wszystkie walczące Pokémony w tej generacji są czysto walczące. Primeape, Hitmonchan, Hitmonlee, Machamp. Jedyny, którego teraz kojarzę, przy okazji użyjmy tu X-Special. Jedyny, który nie jest czysto walczącym i którego teraz kojarzę, to jest Poliwrath, który jest przy okazji wodnym. Jestem zdziwiony, że go tutaj nie wstawili. Okej, Hitmonchan, jeżeli ktoś chce używać tak jak ja X itemów, to przy Hitmonchanie. Hitmonchan ma 35 speciala, a ma tylko specjalne ataki. Hitmonchan ma Ice Punch, Fire Punch, Thunder Punch i Double Team. I może brzmi to strasznie, ale to jest do dupy, uwierzcie mi. Hitmonlee ma High Jump Kick, Mega Kick, Double Kick i Double Team. Już bez kicka. Jeżeli ktoś jest ciekaw tego, co miał Onix, to miał Rock Slide, Dig, Screech i Slam. Hitmonchan skin, Hitmonlee skill. Onix, okej, okay. Onix mnie trochę przeraża, szczerze mówiąc. Próbujemy. Onix ma Rock Slide, Earthquake, Screech i Slam, z czego jeden może zabić, pozosta reszta nie. Ryzykuję. Jest 1/4 szansa na to, że użyję Rock Slide'a i możliwe, że zabiję wtedy na hita. Nie będziemy ryzykować, użyjemy Mizukinga. Artimer, tak, dostaniesz pochwałę. Specjalnie od streamera. X-Defend. Okej. Okay. To ci pomoże przeciwko wodnym atakom. Hpu! Onyx Eskel. Oh no, kid is hungry. Father cat is hungry. We will buy another cat. And Onyx is kill. Jest magazyn Pokémon. Był kiedyś sprzedawany, wyobraźcie sobie. Tak, był sprzedawany taki magazyn, który mówił, że najlepszym Pokémonem walczącym jest Hitmonlee. Co szczerze mówiąc wyśmiewam, biorąc pod uwagę, że w tej grze istnieje Machamp, który ma wszystkie statystyki oprócz bodajże szybkości większe. Chyba wszystkie poza szybkością. I Machamp ma dużo lepszy move pool. Ma ataki typu Rock Slide i Earthquake i Hyper Beam, których Hitmonlee nie ma. Hitmonlee ma tylko walczące i normalne. Brawo Machamp. Brawo, świetny Leer. Machamp nie jest zbyt groźny, ma Rock Slide. Machamp ma Leer, Strength, Submission i Karate Chop. Skąd masz Strength? What a beautiful Duang. It feels like picnic, Chu. Okej. To? Będę niemiły, ale to jest suka! Przed nią trzeba uważać. Bardzo. Nie jest specjalnie trudna w tej wersji, ale strasznie fartowna. Ona jest specjalistką od Pokémonów... Chwila. Ona jest specjalistką od Pokémonów trujących, pomimo faktu, że mamy tutaj nagrobki, spooky muzykę i sama chyba powiesz od duchów. Zobaczmy. Mówi Ołku, że jest coś tam piękny, Pokédex, bla bla bla. A nie powiedział nic o duchach. W każdym razie ludzie mówią, że jest specjalistką od duchowych Pokémonów. Chociaż 5, czyli wszystkie jej Pokémony są typu trującego. Ona ma dwa Gengary, Hauntera, Golbata i Arboka. Tak swoją drogą, ten Gengar się pałe. Mówiąc brzydko. Mianowicie ten Gengar ma Confuse Ray, Leak, Substitute i Mega Drain. Tak, to jest RNG Central. Może nas sparaliżować Leakiem. Może nas skonfundować Confuse Rayem.
A Mega Drain kompletnie nic nie możesz zrobić. O! Zasłucham imprezę. Zobaczmy, konfuzja. Ej, nice. Sekarcy ma rację. A właśnie Hitmon Challenge jest dosłownie najgorszym przez to Pokemonem walczącym w tej generacji. Swoją drogą, jeżeli ktoś ma Pokemon odporny na Mega Draina, a większość powinna być, wow! Ona nienawidzi swoich Pokemonów. Wow! Ona naprawdę nie lubi swoich Pokemonów. Rektur! O, przeżył. Wow, okej. Okay. Użyjemy X-Speed, może nawet dwóch. Zaraz zobaczymy. A, goddamy. A, sure, drugi speed. Żeby zaodspeedować jej ostatniego Pokemona. A właśnie, nie powiedziałem chyba, jakie ruchy w ogóle mają jej Pokemony. Golbat ma Supersonic, czyli znowu Confuse. Toxic, Leech Life i Wing Attack. Czyli nadal nie możemy przejść przez te 40 mocy u niej, u tych Pokemonów. Hunter ma Confuse Ray, Leak, Hypnosis i Dream Eater. I Dream Eater już jest potężny. Dobra, możemy się bić tak naprawdę. Gengar nie jest specjalnie silny jej, ten pierwszy. Jej drugi Gengar jest zabójczy. Szczerze mówiąc, jak ktoś ma Alakazama tutaj, to strasznie się może śmiać z przeciwnika. O! To nie jest doping, cicho! A... nie wiem, jak rozwalę tego Dragonite'a jeszcze. O, goddammit, naprawdę. Wydaje mi się... mam pewną teorię, wydaje mi się, że ta gra oszukuje. Bo ona wybiera ruch nie w tym momencie, kiedy grać, tylko wybiera po tym, jak grać się ruszył. Chodzi mi o to, że często jest akcja, gdzie switchuje Pokemona i ona nagle atakuje super efektywnym atakiem, pomimo faktu, że typ jest kompletnie inny. Owszem, może być to po prostu nie fart, ale wolę myśleć, że oszukuje. Dream Eater, tak swoją drogą, jest bardzo dobrym atakiem psychicznym. Gorzej, że wymaga, że przeciwnik spał. Tia. Arbok ma Rap, bardzo potężne, Acid, Screech i Glare. Na niego trzeba tylko uważać, żeby nie sparaliżował, a potem nie rapował do śmierci. A tak poza tym to jest bezużyteczny. I teraz, a jakkolwiek się mówi po francusku, Final Dine, ostatni posiłek. Gengar u nim ostatni ma Confuse Ray, Psychic. W końcu jakiś dobry atak, co nie? Psychic, Hypnosis i Dream Eater. Ale przyfarciliśmy. Kryt, zmniejszony special i on spudłował. Zaczął użył głupiego ataku. I puf. Pokonaliśmy ją. Odbyło się bez większych problemów. Yo. Wygrałeś. Teraz rozumiem, co w tobie Oak widzi. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Uciekaj! O! Nie przechodzić przez te drzwi, dopóki się nie wyleczymy. To jest moja rada największa. Dlaczego? Ponieważ ta gra jest zaprogramowana tak, że od razu rozpoczyna walkę, jeżeli się przejdzie przez te drzwi. To jest głupie strasznie. Okej. Katsu. Nie wiem, czy Katsu przeżyje pierwsze starcie, ale weźmiemy Katsa. A... ta muzyka. Przed nami stoi Lens. Lens to bez dwóch zdań najtrudniejszy przeciwnik w grze. Dla mnie. Nie rywal, Lens. Był ostatnim z elitarnej czwórki. Dopóki... no dobra, nieważne. Później. W każdym razie, co trzeba wiedzieć o Lensie? Jest specjalistą od Pokemonów smoczych, w teorii. Jednakże oznacza to po prostu tyle, że używa Pokemonów smokopodobnych. Ma dwa Dragonairy i Dragonite'a, które są owszem, tego typu. Ale Gyarados nie jest smokiem. Okej. Katsu chyba to przeżyje? Najgorsze jest to, że wszystkie Pokemony Lensa... Fuck. Zero litości. Wszystkie Pokemony Lensa bez wyjątku znają Hyper Beam. Ruch, który jest bardzo potężny. Okej, co powinniśmy zrobić? Niech się chwilę zastanowię. Mizuking. Gyarados nie ma prawa stłuc Mizukinga. A my możemy w ten sposób teraz
całkowicie się wyspecjalizować tutaj. X Special. Szczerze mówiąc, jest i Gyarados, i Gyarados. Można mówić jak chcesz. Drugi X Special. I oto, proszę państwa, Hyper Beam. Jak nie skryć, to nie ma szansy na zabicie. Nawet mowy nie ma. Fucking hell, to bolało. X Speed. Tak, więcej dragów. Okej. Max Potion. Dobrze, czy potrzebujemy jeszcze czegoś? Chyba już nie. Lir. Okej, nie ma znaczenia Lir. A jeszcze jeden X Special. A nóż i nie zginiemy. Teraz mamy plus 3 do statystyki, to jest ogromne. Dragon Rage się zdaje zawsze 40 damage'a. Okej. Gardens jest wodno latającym, więc Blizzard zabrałby dużo damage'a. Właśnie się zorientowałem, że nie ma zbyt dobrego damage'a. Ale... Hop! Hypera Big Muru. Patrzcie jak skryci, patrzcie jak skryci teraz, Menda. A, nie skrycił, dobrze. Hyper Beam ma tą wadę, że jeżeli się nie pokona w tej genie Pokemona, to trzeba odczekać jedną turę po użyciu go. Ale co się dziwić, ten atak ma 150 mocy, przynajmniej w późniejszych genach. Okej, okay, Lid jest problematyczny. Jednakże na razie okropny. Okej, okay, skryć. Nie skrycił. Ej, paraliż wszedł, bardzo dobrze. Okej, okay, jesteśmy na minus 1 defensywie, co może być kłopotliwe. Ale mam plus 1 do speeda. Pierwszy Dragonair jest straszny trochę wobec wodnych Pokemonów, ponieważ ma Slam, Thunderbolt, Thunder Wave i Hyper Beam. Ale nie ma szans tego przeżyć na plus 3. Boom, nie ma. Oh yeah. Pamiętajcie, w tej generacji Blizzard ma 90% celności, nie 70%. Drugi Dragonair jest mniej straszny, ma Ice Beam, Bubble Beam, Hyper Beam i Rap, czyli nie może nic robić tak naprawdę konkretnego. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej się naćpać. X-Speed. Chcę mieć kompletną pewność, że będę outspeedował wszystko, co tutaj jest. Pudło. Halo, Game Freak, oszukuję. Będzie taka ankieta, Bolson. Ale, znaczy nie ankieta, tylko powiem jakie to będą gry, ankietę zrobię później. Aerodactyl! Wiecie co jest najpiękniejsze? Jeżeli ktoś tak planuje, coś planuje, a potem mu to nie wychodzi, bo potem cały plan się zawala, jednakże mi póki co wychodzi. Jest fart, jest fart. I tak, wszystkie jego Pokemony, nie licząc Gyaradosa, są podatne na Blastoise'a. Jesteśmy szybsi i trafiamy za poczwórne. Dead. Lens i skill. Tak, ta generacja ma to do siebie, że Pokemony są na wysokich poziomach, ale ruchy są słabe i AI jest zdepnięte. Więc tak naprawdę, o ile wyglądają często przerażająco przez poziomy, to nie są. Nie jeszcze z tego Dragonite'a, którego rozmawialiśmy. Ja się cały czas bufowałem na tego Dragonite'a i tylko na tego Dragonite'a, tylko jego się bałem. A dlaczego? Ponieważ ten Dragonite, wyobraźcie sobie, ma Hyper Beama, czyli wiecie, ten bardzo mocny fizyczny atak. I oprócz tego ma Blizzard, Fire Blast i Thunder. To jest dosłownie najpotężniejszy Pokémon w tej grze. Przerażający jest. Okej, okay, następny to nie jest koniec. Kras był nieużywany i Horni. Tak samo drogą, Horni byłby bardzo dobry też na Agatę, ponieważ Gengary są bardzo podatne na ziemne ataki. Janusz! Zakała, co ty tu robisz? Janusz, okazuje się, pokonał Lensa i stał się czempionem. No, mogłem użyć, ale już za późno. Kocham tą muzykę tak swoją drogą. Janusz zaczyna od Senslasha na dosyć pokaźnym poziomie, bądźmy szczerzy. Ale nie jest zbyt potężny. Ma Slash, Poison, choć nie jest potężny. Ma Slash, Earthquake, Poison, Sting i Fury Swipes.
Ale, wow. Nie spodziewałem się, że pani Nahita, szczerze mówiąc. Okej, to było proste. Alakazam. Najstraszniejszy jego Pokémon. Ponieważ Alakazam ma Psybeam i Psychic, nic więcej nie potrzebuje, ale oprócz tego ma Recovery Kinesis. Okej, na Alakazama... Chyba pójdziemy starą zasadą, co mnie... Nie, Krasusa weźmiemy. Zobaczmy. Poison Sting? Ja! Slash, zobaczmy ile Slash zrobi. Psybeam jest słabszym atakiem, ciekawe ile zrobi. Firstborn! Chociaż! O, Andrzej. Holy fuck! Guten Abend, Geralt. Zniszczę cię! Oh shit. Boże, chroń Polskę! Aha, tak jak przewidziałem. Boże, chroń Horniego! Spójrzcie, ale kaza wygląda jak szatan Margi. O, shit, przeżył to. Spokojnie, nic, czego Max Potion nie może poprawić. Damy radę. O, shit, tego możemy już nie przeżyć. Katsu, ty nie chcesz, żebym ja siebie zmieniał, kiedy on spamuje psychikiem? To jest, kurczę, jak zasrane pole bitewne. W sensie bazuką strzela. Holy shit. Okej, stonujemy go. Skończył mi się w końcu pepeki na Psybeamie. Oh, goddammit. Stop, you are killing me. O, shit. Dobra, mam pomysł. Please talk. What? Oh, what the fuck? To wszystko było zaplanowane! Ten człowiek to mistrz taktyki? Double kill! Oj, jeszcze skrycił. Mam pomysł. Z ex-specialem Kac powinien wytankować to. Prawda? Kacu? Make me proud. Triple kill! Chciałem to zrobić, bo i tak nie byłby szybszy od Alakazama. Okej, kończą się Pokémony. Pamiętacie, jak mówiłem, że ten Alakazam jest najgorszy? O nie! You did not! A masz! Motherf... Wake me up when September ends. O mój Boże. Okazuje się, że trening poprzez ciągłe umieranie nie jest zbyt dobry. Okej, okay, fuck you. X-Special. Pamiętajcie, Alakazam ma jakieś 20 parę procent szansy na kryta. Także X-Special może nie pomóc. Multi-kill. Oj. Oj. Ej. Spokojnie, Max Revive. Póki starczy itemów, po tym jest nadzieja. Nigdy nie miałem tych problemów z tym Alakazamem, naprawdę. Ale jemu się w końcu skończą bepeki. On nie może tym spamować, prawda? Wake me up! Kryt! Ultra kill! Holy fuck! Ja go po prostu karmię! Cieszę się, że on expa nie zdobywa! Holy shit! Krasus! Multi-kill! Monster-kill! Holy shit, 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 shit! Monster-kill! Okej, Horni! Please! Just! Wszyscy razem! Just! Do it! Ja nie patrzę, ja nie chcę patrzeć, ja nie patrzę, co się dzieje?
Dominating! Spojrzałem. Słyszałem odgłos umierającego. Wow! Are you fucking kidding me now? What is this? Humiliation. Oh my goodness. To jest ten moment, kiedy cały plan się sypie, wiecie? To jest ten moment, o którym mówiłem. Co za szmata? This is just wow. Wiecie co? Zaraz zacznę używać kodów. Bo to jest po prostu już nienormalne, tak nie powinno być. Wicked sick. Oh my goodness. Mógłbyś chociaż raz nie strzelić, proszę? Proszę nie kryć? Proszę nie atakuj przez moment? El Diablo! No! Godlike! Może ktoś rzucić kamieniem w tego Alakazama i go zabić na hita, please? Okej, wiem, że Mizuki potrafi jeden atak przeżyć. Więc to będzie przydatne, ewentualnie. Please no kill. Please no crit. Please no crit. Please no kill. Uff! Okej. We in there! Didum, didum, didum! Dzwońcie po lekarza! Okej. Czy ktoś liczył wszystkie Saibimy? Saibimów jest dużo, na szczęście Saibików nie jest tak dużo. Póki starczy itemów, póty jest nadzieja. Ale mógł użyć jakiegoś gówna, wiecie? Kinesis? Recover? O, Kinesis, chwała. Zabij! Zabij! Just! Oh my fucking god. I just can't. No just skąd? Chowam się pod siebie, mam dość. I? Kryt czy nie kryt? Przeżył i? Holy shit. Rozwalony! Jestem? Holy fuck! To było straszne. Hehe, cześć Executor, please no kill. Czy mamy revive'y w ogóle jeszcze? Mamy, okej. Okay. Jaki Pokémon będzie dobry na pozostałe Pokémony? Zastanawiam się. Paizon. W imię Becky. Nie trzeba się bać Egzekutora, jakby co. To jest dosłownie... O mój Boże. Egzekutor ma Barycz, whatever. Hipnozis, Leech Seed i Stomp. Naprawdę nie ma się czego bać. Vernitrax nie poradziłbyś sobie ze wszystkim, co teraz czeka. O nie, Leech Seed, tylko nie to. Just Blizzard his ass. Skończyły nam się wszystkie itemy leczące. O cholera. Dobra, trzeba zmienić. Bo rywal nie jest trudny, Alakazam jest trudny. Paizon jest odporny na większość ataków jego. Na szczęście Executor nie ma... Wow, naprawdę? Executor na szczęście nie ma psychicznych ataków, także Paizon może robić co chce z nim. Pośpimy sobie spokojnie. Ta, tytuł odcinka, Alakazam Sweep. Abracadabra Sweep. Wow, naprawdę? No, that's just rude. Farciuch obstrany. Pamiętacie, jak mówiłem o rzucaniu kamieniami? Ten człowiek to właśnie robi. Znowu 5 razy. Are you... Okej. Okay. Tak, chcesz pogrywać? Tak, pogramy. Full restore. Patrzcie, teraz na pewno użyję zasranego hipnozis i trafi. Come on, do it. Chyba się zapisze jako wróżbita.
Full heal. Tak samo drogą, Hipnozis ma małą szansę na trafienie. Jakieś 60-70%. Ta. Pamiętajcie o tym za każdym razem, kiedy będzie trafiał Hipnozisem. Finally. Toxic. Uwielbiam, jak wygląda animacja Toxica w tej generacji. Wszystko się wali. A teraz to mnie możesz pocałować Hipnozisem. Umrzesz na starość. A możemy odpocząć. Stomp ma szansę na flincha chyba w tej generacji, nie jestem pewien. A tak poza tym to jest niezły atak. Ach, znowu pokebole. Nie możesz złapać mojego Pajzona. Naszego, jest nasz. Jep, trutka zdaje coraz więcej obrażeń, bardzo dobrze. Nie używam X itemów na Pajzonie z tego względu, że... Wow, ile damage'a. Że następny Pokémon będzie typu kamiennego, lol. Ognistego. Proszę, nie hipnoza. Are you for real? Co za zasraniec. Ale przynajmniej padnie. 60. No proszę bardzo. Okej, okay, następny Pokémon Ninetales. Horni zabłyśnie. Chciałbym móc użyć kaca w jakiś epicki sposób, ale chyba nie wyjdzie. Ninetales ma Quick Attack, Tail Whip, Fire Blast i Confuse Ray. Confuse Ray i Fire Blast to są jedyne ataki, których może mi się bać. Confuse Ray ze względu na to, że cheaty. No już się zaczynają, a Fire Blast ze względu na to, że i tak zda dosyć dużo obrażeń. Confused no more. Zarówno Rock Slide, jak i Earthquake jest super efektywny na Ninetales, ale Earthquake zdaje troszkę więcej. Motherfucker. Motherfucker! Prawie, właściwie wszystkie Pokémony jego mają jakiś atak wkurzający. Jest Poison Sting, który może, no wiecie, zatruć. Jest Alakazam, jego już widzieliście w akcji, nie będę się odzywał. Jest Executor, którego też widzieliście w akcji. Jest Confuse Ray Ninetalesa. Magneton ma Thunder Wave, na który jesteśmy kompletnie odporni. I Vaporeon, który ma... który nic nie ma. Swoją drogą, jeżeli miałby Flareona, nasz rywal, to zamiast Magnetona... Chwila. Tak, zamiast Magnetona i... Nie. Zamiast Magnetona i Ninetalesa miałby Cloystera i Magnetona. Generalnie rzecz biorąc, ma trzy Pokémony, które mogą mu się zmieniać. Ma Ninetalesa, Magnetona i Cloystera. I nie będzie z tych trójki miał tego Pokémona, którego jest tego typu, co jego Eeveelucja. Czyli jak ma Vaporeona, nie będzie miał Cloystera. I nie miał Cloystera. Vaporeon. Ale raczej zmienimy. Vaporeon jest dosyć tankowatym Pokémonem. Ma 130 HP, 60 defensywy i 110 speciala. O, cholera, śpimy, zapomniałem o tym. Mist. Mist jest słabe. Oprócz tego ma Aurora, Beam, Hydro, Pompę i Quick Attack. Także nie jest aż taki przerażający. Aurora, Beam boli, ale nie jest Ice Beam chociaż. Nadal tak sądzę. Wygraliśmy dzięki Lansowi głównie dzięki temu, że się napakowaliśmy jak cholera. God damn it, znowu to samo. Mizuking, weź to wytankuj. Cholerny Vaporeon, jak ja go nie lubię. O, i teraz Quick Attack. Pamiętacie, jak mówiłem, że gra oszukuje? Jestem pewien, żeby nie użył tego Quick Attacka, gdyby to był ten... dalej na ekranie Venusaur. Magneto. Przed końcem gry... stoi tylko ten Vaporeon pomiędzy nami. Pomiędzy końcem gry... a mną, a nami. Wiecie co? Jestem zmęczony psychicznie po tym Alakazamie. Jesus Christ, mój mózg. Why? Czy my zginiemy? I patrzcie, spamuje cały czas Quick Attackiem, czyli AI przy rywalu przynajmniej nie jest kompletnie do dupy. O nie, mamy mało HP. Co my teraz zrobimy? Zastanawiać się będę teraz. Jeden Pokémon! Jeden Pokémon! Please no kill! Pain!
Ja nie wracam do Arctiku, no. Nie mam mowy, nie zmusicie mnie. Holy balls. Ale skulbasz, dobra. Zakończymy z kulbaszem, co tam. W całe szczęście, że to jeden HP zostało. No i X-deki już lecą. Nie śmiej się ze mnie. Bum! Koniec. Po tym wszystkim nie jestem pewien, czy wolę Alakazama czy Dragonite'a. Holy shit! Dlaczego przegrałeś? Bo jesteś oszukującym skamem. Idź pan stąd. To wszystko udało się bez Rare Candy. Zawsze uważam, że Let's Player powinien pokazać, jak sobie poradzić z problemem, będąc w gorszych warunkach. Każdy inny gracz może tak naprawdę potrenować sobie, pogrindować więcej albo użyć Rare Candy. Jak ja to potrafię, to wy też potraficie. W całej tej sesji były tylko tak naprawdę dwie sesje grindingowe. Jedna wymuszona na Caterpie i druga na tym... na Squirtle w Diglett's Cave. Jak ktoś ma Alakazama, to automatycznie czytuje Exior. Ta muzyka jest świetna. I teraz wszystkie brawa dla naszego teamu. Paizon. Genialny Pokémon, który krycił Razor Leafem. Generalnie dużo krycił. Niestety usypiać nie mógł, ale mógł statusować. Vernitrax. Pokémon, który przydał się przy łapaniu legend. I przy rozwalaniu wszystkich tych trujących Pokémonów po drodze. Blastoise. Mizukin, który koksił niesamowicie w lidze. I generalnie był dobrym Helmslave'em. Hornik, który okazał się niesamowicie potężny, kiedy daliśmy mu TM-y. Stanowczo był bardzo fajny. Hall of Shame, ty będo. Krasus, który okazał się kompletnym train wreckiem na zwykłych trenerów, ale niestety nie użyliśmy go za dużo przy lidze. No i na końcu... Katsu. Nasz najlepszy członek drużyny, który zawsze przysparzał najwięcej uśmieszków na streamie. Widzieliśmy 130 Pokemonów, złapaliśmy 22. 15 godzin nam to mniej więcej zajęło. Jesteśmy bogaci jak cholera, nie trzeba już streamów. Nawet bym miał pieniądze, to bym streamował. To jest hobby. Vernitrax, miałem. Jak najbardziej miałem. Z Sekartisem. Junichi Masuda. Sousuke Tomada, whatever. Ken Sugimori. Ken Sugimori to ten, który tworzył Pokémony. Junichi Masuda jest generalnie od muzyki i generalnie od gry, bądźmy szczerzy. Satoshi Tajiri też parę Pokémonów stworzył, jeżeli dobrze kojarzę. Ken Sugimori też jest ważny. Parę osób już rozpoznaję. Game Scenario, tak, ponieważ scenariusz w tej grze i fabuła były takie rozwinięte. Generalnie, jakieś słowa podsumowania do pierwszej generacji, jakie miałbym powiedzieć. To jest generacja z dziwnymi mechanikami, które mają swój urok. Lubię ją za to, szczerze mówiąc. Nie wróciłbym do niej osobiście, gdyby teraz miała wyjść nowa gra i miała wrócić do tej mechaniki. Byłoby to interesujące, ale... nie wiem, czy to by zadziałało. Shitowate mu w pulę. Krytów uzależniony od szybkości. Specjalny atak i specjalna defensywa połączone w speciala. Co jeszcze? Takimi cechami pierwszej geny było. Nie Kanto, tylko pierwszej generacji. Ale wobec Kanto, no... region niezbyt ciekawy, ma mnóstwo trenerów. Ale jak na pierwszą grę był niesamowitym początkiem dla Pokémonów. Szczerze mówiąc, moim zdaniem to jest najlepsza gra na Game Boya, jaka kiedykolwiek wyszła nadal. Red, Blue i Yellow. Na Game Boya. Chyba Yellow był na Game Boya. Lubię tą grę, ale nawet nie jest blisko mojej ulubionej, przyznam. Jest całkowicie zaudejdowana i polecam, jeżeli ktoś nie lubi tych mechanik, grać w Fire Red, Leaf Green. Ale na tym nie kończymy Let's Playa. Streama, Let's Playa, jakkolwiek chcemy to nazwać. Continue. Po przejściu gry w każdych Pokemonach można... Mamo, pociąg mnie przejechał! Pomocy! Holy fuck. Synku, co się stało? Alakazama!
Ale kot mam! Pikachu, co sądzisz o tym? Wow, przepraszam, że siesz! Gangplanki Masterczułka! Oh my goodness! Ludzie, pochwalcie się swoimi opiniami na temat pierwszej generacji, ci co grali. Come on, jestem ciekaw, co sądzicie w porównaniu do innych gier o pierwszej generacji, wasze ulubione, swoją drogą, co ja tu robię. Ja będę szczerze uważam to za jedną z gorszych gier pokemonowych na aktualne standardy. Okej. Okay. Ojej. Co ja poradzę, że Pikachu taki Ostatnia lokacja w grze, jaką sprawdzimy, jaka nam została tak naprawdę. Nie pozostało już nic oprócz tak zwanego Cerulean Cave, ewentualnie Unknown Passage albo Unknown Cave, jedno z dwóch. O wow. Pierwsza generacja. Mówię teraz ogólnie, pierwsza generacja była fajna ze względu na to, na mnogość różnych spin-offów, które doszły. Pokémon Stadium było świetne, bardzo lubiłem w nie grać. Szczerze mówiąc, wiecie, że można połączyć Pokémon 1 z Pokémon Stadium i wysyłać gry do siebie? Wspominałem o tym mówiąc o surfującym Pikachu, bo można z Pokémon Stadium surfującego Pikachu zdobyć, jak się przejdzie wszystko tam. Okej, Oprócz, był jeszcze Pokémon Snap i nadal mam nadzieję, że wyjdzie Pokémon Snap 2 kiedykolwiek, ale płonne nadzieje. Pokémon Pinball, Pokémon Puzzle Challenge chyba w pierwszej, albo Puzzle League, jedno z dwóch, nie pamiętam które. I tu jest trenerka, jeżeli dobrze kojarzę, chyba z Parasectem? Dobra, Katsu, popisz się. Ostatnia walka trenerska. Dajesz, Katsu. Przyszłam tu zdobyć mojego muchomorowatego Pokemona, czyli Parasect. Au, Seventy, trzymaj się. Persian dobry do grindowania. Bierz Parasa! Ale muzyka w pierwszej generacji jest bardzo dobra, nawet do dzisiaj. Co prawda tutaj i brzmi, ale lubię ją. Dawaj, Katsu, dawaj! Możesz potrenować na tych punchik bugach. Udowodnić, że nie jesteś dużo gorszy. A właśnie, przydałoby się to zakończyć odcinek, jak teraz o tym myślę. Szczerze mówiąc, właśnie stwierdzenie, że pierwsza generacja jest najlepsza, to ludzie chyba nie grali w późniejsze gry, albo naprawdę nie pamiętałem, jak wyglądała pierwsza. I mean, widzieliście, co się teraz działo? O! Spor! Z tego jest znany Parasect. Ale Parasect nie ma zbyt dobrych ataków. Był magazyn, referowałem już do niego raz, w którym koleś napisał, że Parasect jest kontrą na Mewtwo. Parasect! Kontrą na Mewtwo, bo ma Leech Life. What the fuck? Leech Life, owszem, jest robaczym typem, więc jest super efektywny na Mewtwo, ale come on! O czym my tu mówimy? Parasect nie ma prawie w ogóle obrażeń, no spójrzcie na to. Nie pamiętam, ile ma bazowego ataku z... 80? 90? Holy shit, Katsu, nie umieraj. Może wróg nie skryci, proszę. Patrzcie na tego kryta. I... Okej, nie ma kryta. A... Dundawave, bo nie wiem, czy Mega Punch trafi. Kryt, no i bardzo ładnie. Parasect, znaczy Katsu pokonał swojego małego bossa. Czy czujesz się już lepiej, Katsu? Katsu czuje się lepiej, już nas kocha. Okej, ale to było na tyle na ten odcinek. W następnym odwiedzimy ostatnią lokację w grze. Następny odcinek będzie ostatnim. Bye!